Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Motorola Moto G71 kontra Realme 9i. W Realme 9i Snapdragon 680 4GB, w przypadku Motoroli Snapdragon 695 4GB pamięci RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, sprawdźmy jak działają, jak zostawiają aplikacje w RAMie, jak szybko odpalają, to samo robimy w przypadku gier. Jasność w obu na maksa, więc ładnie świeci jak dla mnie Motorolka. No i co? Lecimy. Allegro. Dla Motoroli. AliExpress. Też dla Motoroli. No i co ja tutaj odwalam? Maniana. Seneo. Motorola. Galerie. Też Motorola. Ciach. HBO Max. Motorola. Polsat Box Go. Też Motorola. I jak dojadę.pl. No Motorola. Mapy. Też Motorola. Player. No Motorola. OLX. Motorola. Pyszne.pl. Motorola. Glovo. Oczywiście, że Motorola. Sklepy. No tu minimalnie Motorola. Spotify. O, tu mignął szybciej Realme. TapTalk. No jak widzieliście. To już było, co pan tutaj odwala? TapTalk był, to teraz jest TripAdvisor. Motorola. No, sklep to też był. Późna pora. Twitter. No, Remis. Uber. Motorola. Wykop. Też Motorola. I mamy YouTube. Motorola. No cóż. Najtańszy z serii 9 Realme 9i. No, wolniejszy zdecydowanie. Widzieliście. Sprawdźmy RAM. W obu jest 4 giga. I co w tym RAMie siedzi? Na razie nic. Nic. Też bez RAMu. Nie ma w RAMie. Nie ma w RAMie. No, tu się nie spodziewamy prawie czegokolwiek. No wiecie. Taka o, tu jest coś lepiej w Motoroli. Kolejny tytuł już coś w Motoroli jest. O, już coś dalej jest. No, tu mamy resecik. Resecik. W ramie w obu. Jest jak jest. Tu jest tak. No, Motorola ma więcej rzeczy w ramie. No, Twitter musi być, jak widzicie. A zaraz powiem wam ciekawostkę. Znaczy zobaczycie. No, zdecydowanie lepiej Motorola. Jak na 4 GB jest lepiej. Czyścimy pamięć. Czyścimy pamięć. No. Zamknij wszystko. Dobra, teraz. Zamknij wszystko. Tada. Twitter zawsze musi być. Nie wiem, ale w większości oporyn mi zawsze Twitter zostaje w ramie. Jakiś spisek czy coś, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale zawsze siedzi w ramie, póki go ręcznie nie wywalicie. No to dobra, przejdźmy teraz gry. Co będzie z grami? Lecimy. Asfalt 9. Who's the winner? No zdecydowanie kolory lepsze w Motoroli. No motka. No nie, to tutaj. Temple Run 2. Motorola.
White Rift. Lol. No, chyba będzie widać, kto szybszy. Już widzimy, że Motorola wygra to. No, tak jak mówiłem. No, dobra. Woki. Dead Trigger 2. Motorola. Unkilled. Motorola. Better. Call of Duty. Motorola. No, co ty tu tworzysz, jejku? Wyjdź tam, gdzie masz uciec. Nie lubię czasami działania dotyków w Motorolach. Super Mario Run. Czy będzie taki super? Motorola. No, WOTA. No, WOTA chyba nie odpalałem. To odpalimy teraz. No, tylko że są w innym miejscu, tak? On tam będzie coś ładować już. To bez sensu. Angry Birds 2. No, motka znowu szybciej. No dawaj, Realme, halo. PUBG Mobile. Tutaj szybciej, ale tu już Realme też dawał radę. No i ostatnie, Ark Survive Evolved. Obu się odpaliło, to już plus. I gdzie będzie szybciej? Motorola. No zdziwienie. No widać, że tu wypada lepiej, motka też w grach. No i co, zobaczmy, czy coś jest w ramie. No, nie spodziewałbym się niczego. I na razie pierwszy tytuł poza. Drugi tak samo. Tu jest ciemno, czyli to samo. Dead Trigger też poza ramem. Dobra, Unkilled. Jest jak jest. Ej, już trochę mi te smartfony szlagowują minimalnie. To też nie zostało w ramie. Tutaj też nie mamy w ramie. Ptaszki poza ramem. To też poza ramem. Przestań to przerzucać. PUBG siedzi tylko w Motorola i Ark. Ark, też Motorola. No więc widać, że coś tam ostatniej aplikacji Motorola przytrzymała w tej pamięci. Dobra, tak wygląda to porównanie. No co my wybrał? Oczywiście Motorola i tyle w temacie. Odnośnie Motorola, Realme, macie playlisty
dzwonek, subskrypcja, komentarz. Tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.